Jestem Piotrek, jeżdżę cross country i ten rower to mokry sen każdego zawodnika. Yeah, boy. To z drogi, nie widać, że koła robię. Cześć kochani. Po tym wstępie, takim oczywiście z dystansem, bo trzeba podejść do tego, pamiętajcie. Chciałbym kilka słów dzisiaj o generalnie cross country i o tym, jaki szok wywołał u mnie ten profesjonalny, wyścigowy rower cross country. Powiem wam, przed chwilą skończyłem jeździć, zakochałem się. To jest mistrzostwo świata te rowery. W ogóle mój sceptycyzm wobec tych sprzętów się zmienił 100%. I muszę pogadać z Korbą, z Pawłem Skorby, żebym po prostu miał taki rower, tylko że z roperką cross country na stałe, bo to jest normalnie mistrzostwo świata. Po kolei. Czemu cross country i czemu wam chcę pokazać taki rower? Jak zaczynałem się ścigać na MTB, to były początki lat 90., no to jedyna opcja, żeby nie ścigać się w cross country, no to był dual slalom downhill w Czechach. W Polsce było tylko cross country i w ogóle wtedy cross country to był dramat, to był jakiś żart, to powinni zakazać, bo to przecież mając szosy i przełaje, po co taka absurdalna konkurencja, ci ludzie w ogóle się na małych krawężnikach zabijali, w ogóle to był dramat. I słuchajcie, nie, w ogóle nie zwracałem uwagi na cross country, w ogóle wydolnościówka to nie jest mój klimat. Ale kocham hardtaile. Jakiś czas temu, to było chyba 11-12 lat temu, wystartowałem za namową kolegi Kowala w Karpaczu na maratonie na 50 km. U Kowala to była chyba seria pana Golonki. I mówię, tak sceptycznie podchodziłem, mówię, kurczę, maraton, to przecież jak, będzie jak Mazowia takie jeżdżenie, że to jest masakra, to bez sensu. To był jeden z lepszych dni mojego życia na rowerze. Dostałem łomot, pierdziel, najlepsze zjazdy, to była petarda. I tak sobie wtedy pomyślałem. Czemu zawodnicza dyscyplina cross country to jest taka cienizna, a amatorskie zawody maraton to jest coś tak fajnego? I powiem wam, że chyba wpływ maratonu zrobił się duży na cross country, po prostu cała olimpiada, te wszystkie farmazony. I nagle zrobiło się tak, że ktoś mi podesłał link do zawodów cross country Pucharu Świata i tak kliknąłem sobie, patrzę i mówię, ja pierdziele, to jest zajebiste. Latali hopy z dziurami, zjeżdżali prawdziwe zjazdy, w ogóle było dwóch czy trzech kolesi, którzy naprawdę umieli jeździć, w sensie pompowali lądowania, pompowali miski, robili sobie na przykład nosebonki i mówię, kurczę, te cross country to już nie jest taki dramat, to jest zajebiste. Zacząłem się w temat wkręcać i poprosiłem Pawła w Korbie, czy nie możemy zrobić filmu właśnie o rasowym ścigaczu do cross country. Byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony, tak jak wam wcześniej powiedziałem, ale ten rower jest zajebisty, on sam podjeżdża, jest mega sztywny, jest mega taki, jak to się mówi, responsywny i daje ogromną frajdę z jazdy na hopach. No wiadomo, że się na łomot nie nadaje, chociaż te ścianki przed chwilą, no musiałem dla was specjalnie jechać, ale to nic przyjemnego. Dużą częścią nowoczesnego cross country są przeszkody zrobione przez człowieka, man-made. No wiadomo, one są spoko, tak jak przed chwilą widzieliście, te chopeczki to jest geniusz. Natomiast no, dużą częścią cross country są takie absurdalne jakieś łomoto ściany, gdzie ludzie, którzy za bardzo nie potrafią jeździć na rowerach, myślą, że to jest trudne, jest łomot. No ale jest to część tej dyscypliny i ten rower musi to znosić. I powiem wam, jestem w szoku, no bo jest telepawka, ale centralnie patrzysz, gdzie masz jechać, rozluźniasz się, celujesz i lecisz. Wiadomo, łomot jest straszny, ale to działa, ten rower jest do tego, więc to nie jest tak, że on się nie nadaje. Fajna opcja tutaj jest na siedząco i też z góry czuć ten IsoFlex, to się chyba nazywa, tak, IsoFlex, to jest taka technologia z elastomerem. Nie, to się nazywa IsoSpeed, przepraszam, IsoSpeed. I to, jak się siedzi i pedałuje, to faktycznie w kręgosłup tak nie daje, bo ten element tutaj tłumi. I troszkę to czuć na łomocie. Natomiast jestem zaskoczony, że na takim rowerze
można takie absurdalne, bezsensowne w sumie przeszkody pokonywać lekko. Powiem wam, o co chodzi mi się wydaje w tych rowerach cross country, skąd się tak przyjęło, że oni mają te rowery, które się nie nadają do jazdy i tak źle jeżdżą. Przede wszystkim z dwóch powodów. Z absurdalnej, wysokiej sztycy i dalej patrzę z politowaniem na niektórych, którzy się ścigają bez droperki, no bo to jest w ogóle absurd, to powinno być zakazane. No i wiadomo, chłopaki dają sobie, dziewczyny, mostki gdzieś tutaj, to jest wszystko dramatyczne, ale koniec końców, niektórzy z nich naprawdę dobrze jeżdżą. Ostatnio mi się wyjawił na Facebooku, przepraszam, nie pamiętam imienia, ale kolega bardzo sympatyczny z polskiego cross country, Helta, przepraszam, jeżeli przekręciłem, ale bardzo fajnie jeździł na rowerze cross country, byłem w szoku w tych getterkach w Srebrnej Górze, petarda, mistrzostwo świata. I zainspirowało mnie to, od razu wam powiem do zrobienia tego filmiku. Kilka słów o tym rowerze i dlaczego te rowery mają dwie rzeczy, które uniemożliwiają normalną górską jazdę. Pierwsze, jak nie masz dropera, to jest w ogóle bez sensu. Drugie, sprawa opony. Tutaj mamy akurat Bontragery XR2 Team Issue, zalane mlekiem oczywiście, dużą ilością. I te oponki są naprawdę spoko jak na takie szutrowe tematy, natomiast no gubią się jak jest trochę mokro. I o co chodzi z oponami do cross country? Najważniejszy tam jest performance. It's all about performance, tak jak było w tym hicie. I opona ma dwie skrajne cechy. Łatwość toczenia i przyczepność. No i wiadomo, w downhillu najważniejsza jest przyczepność, a w cross country niestety łatwość toczenia. Łatwość toczenia wyklucza dużą przyczepność. I tu jest temat taki, że czemu na tych oponach z wysokim siodełkiem wygląda się dramatycznie jak pająk i się odbijasz od każdego kamyka. Ale jeżeli się opuści trochę tlenu, jeżeli się założy droperkę, to widzieliście na tym filmiku, co można robić. Słuchajcie, to był 2 lata temu mokry sen cross-countrowca. To był wtedy najnowszy model. To jest Trek Pro Caliber, proszę Państwa, 9,6. Z systemem tutaj, o którym mówiłem wam wcześniej. Iso Speed, rozmiar M, szybciutkie streszczenie geometrii. Czemu ten rower tak zajebiście jeździ? Przede wszystkim bardzo stromy support, bardzo stroma główka ramy, 68,8, 100 skoku, to jest Recon Gold, oczywiście sztywna oś, zajebisty temat, bo ten rower naprawdę z przodu, z tyłu sztywna oś, on jest tak sztywny, coś pięknego. Dwie korby, jedziesz 30 na godzinę, króciutki chainstay, podobne jak w Marlinie, chyba nawet tej samej długości. 68,8 wam mówiłem, główka, stroma główka, prawie jak w dirtówce, nisko support, krótki tył, 420-430 jest reach w zależności od tego, czy jest M czy ML, ja mam M-kę. Nie wiem, o co tu chodzi, generalnie to wszystko jest w miarę normalne. Spornik 60 mm, nie za długi, lekko do góry wzniesiony, kierownica 15 cm do góry, wzniosł 720 szeroka, hamulce są słabe, dziwne, bo Shimano, ale słabe są te hamulce. Jedna rzecz, kochani, zakochałem się w tym rowerze. To jak on jeździ, to jest mistrzostwo świata. Im mniej skoku, im sztywniejszy rower, tym fajniejsza przyjemność z jazdy. Pompujesz, wybijasz się. Coś pięknego. Jestem podjarany. Z ważnych rzeczy. Knock block, czyli nie obkręca się kierownica, czyli nie zrobicie sobie tak, czyli nie wyjdzie wam kość, albo nie będziecie mieć poważnego złamania pod operację, jak wam zawinie kierownicę. To jest bardzo ważna rzecz. No a jakiś SLX z tyłu XT, korby, nie wiem. Nie wkręcam się w to, działa wszystko, koła są fajne, sztywne. Muszę mieć taki rower na stałe, bo na szosówce mi się trochę nie chce jeździć, a na takim rowerze zrobisz duży trening umiejętnościowy i polatasz perfekcyjnie sobie hopeczki, polecisz na single, coś pięknego. I teraz tak, ten rower w korbie w rozmiarze M, bo ich jest mało, jest dostępny w granicach 7800 zł. To jest w ogóle kosmos, sama ta rama i ten widelec, to jaki to jest koszt, to jest wiadomo, karbonity. Kochani, reasumując, zawsze miałem dużo szacunku do cross country, pomijając jakiś tam lekki sarkaz na początku filmu, z powodu tego, jak ciężki jest to sport, jak ciężki jest trening, jak kontuzjogenne są wysokie tętna, które wymaga, no które tam chłopaki i dziewczyny mają, natomiast obecny cross country w wydaniu takim właśnie, że oni naprawdę potrafią jeździć, plus taki rower, zajebiście jeździ, jaram się, powiem wam, normalnie.
panie, bym był młodszy, to bym się ścigał w cross-country. No ale sobie będę pykał na cross-country i to jest zajebiste. Kochani, dziękuję wam za bardzo duży odzew. Dużo wiadomości mi wysyłacie, jakie rowery byście chcieli zobaczyć. Napiszcie, czy chcecie widzieć, proszę napiszcie w komentarzach, czy chcecie widzieć też ścieżkowce, bo się rozważamy z Pawłem Skorby, czy nie zrobić serii też ścieżkowców, czy mam zostać przy hardtailach. Bardzo fajny odzew jest z waszej strony, to jest budujące. No i kręcimy już kolejny bardzo dziwny rower zupełnie innej firmy, potem jeszcze jeden inny hardtail i jeszcze jeden inny. Wszystko fajnie. Pozdrawiam was serdecznie.